O! Nie no. Jop, widzisz to? Nie no, to się aż chce kliknąć. Live. Yeah, boy! Rozumiesz? Zobaczyć, co to chociaż jest. Spójrz. Draven w programie. Boga tego Dravena. Chyba jego twarzy nie będzie widać tyle pikseli. Witam państwa. Prawda, cała prawda i tylko prawda. Ty wygląda jak Ken od Barbie, nie? Wszędzie trzeba mówić prawdę, ale w naszym programie już niekoniecznie, bo chodzi o pieniądze i to nie małe. Wcześniej jednak poznajmy naszych graczy. Paweł Stefaniak, pracownik cywilny policji z Mrągowa. Najbardziej na świecie lubi swoją policja? Żonę. Pewnie dlatego, że świetnie gotuje, tak Pawle? Tak, bardzo smacznie. Agnieszka widać. Liwoch, nauczycielka z Myszkowa. Uważa, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale za to zgrabne. Uwielbia uśmiechniętych ludzi, tak jak ja? Tak. Szarownica jakaś. Dariusz Binek, stolarz z Rędzin. Ze sportów wodnych najbardziej lubi surfowanie. Jak student prawa. Jest dziś z nami, bo nie lubi kłamać. Witaj. Witam. Anna Konert-Sadowska, prawnik z Białegostoku. To jak inny program zupełnie, inny rodzaj. Ma kota na punkcie psów i na odwrót. Kłamstwo to dla niej zło konieczne. Roman Burcy. Jezu, jakie opisy. Czy to z tych słynnych Stanów? Prawie. Prawie. Jeśli może, to zawsze pomoże, bo uczynny z niego człowiek. Marta Szewczyk. Jo, pierdziele, nie śmieję mi się z wyglądu, ale... Fajny chłopak, oby wygrał, liczę na niego. Trzeba odpowiadać na pytania, ale jeden z graczy będzie miał ściągę. Tej osobie wszystkie odpowiedzi wyświetlimy na pulpicie. Mój stary 100%. To będzie właśnie nasz kłamczuch. Już teraz komputer losuje pierwszego kłamczucha i sprawdźmy, kto pierwszy będzie musiał oszukiwać. Nie wiem, o co tu chodzi, zobaczymy zaraz. Spójrzcie w swoje monitory ukryte w pulpitach. Pawle, zacznij. To niestety nie jestem ja. A może istety. A Agnieszko? Ty, oni mają kłamać, że nie są oszustem, tak? Ale nie wiesz, czy mówi prawdę, czy nie. Ty musisz wytypować, kto jest. Chyba o to chodzi. Wygląda... Nie, to nie ja. Gdybym umiała kłamać, to w tej chwili byłabym na wiejskiej, a nie tu. O kurde! Ostry pocisk! W Polsacie takie pociski kiedyś leciały? Wiesz, ty jest na wiejskiej? Ja pierdzielę w dupę! Zaorała wszystkich polityków naraz na Polsacie. Dariuszu? Uff, co za ulga. To nie ja. To on! Kto tak mówi? Uff, co za ulga! Kto tak mówi? Ja pierdzielę, dobry ten program. Aktor Anna, porno proszę. Chyba. Uff, to nie ja. Ta już tak realnie zagrała. Może kiedyś, ale nie dziś. To nie ja. I w takim razie musi być to Marta. Nie no, nie wiem kto to, szczerze. Nie jestem kłamczuchem i całe szczęście, bo nie umiem kłamać. Jak widzicie, nikt się nie chce przyznać, nie wiem, ale ktoś z nich jednak tak... kłamie. Ta osoba ma wszystkie odpowiedzi. Oni się wszyscy tak stresują, że wszyscy wyglądają jakby... ...wyświetlone na swoim pulpicie. Być może udają się zdemaskować już w pierwszej rundzie. Za chwilę usłyszycie pierwsze pytanie. A Ibisz może być? Czyli ktoś spośród was będzie miał wszystkie odpowiedzi na swoim pulpicie. Od tej najmniej do najwięcej punktowanej. Pozostali wszyscy dźwigacze będą musieli myśleć bardzo mocno, żeby znaleźć. Fajne, jak w szkole. Oszukujesz, ale nie na piątkę, tylko czwórkę. Po prostu ułatwione zadanie. Marilyn Monroe powiedziała kiedyś, Ibisz nie może. Mąż to jest taki facet, który zawsze zapomni o twoich urodzinach, a w towarzystwie zawsze chętnie wypomni twój wiek. Czasem mężowi nie ma czego zazdrościć, ale czasem jednak jest. Co się w dupę dzieje? Czego zazdroszczą żonatym mężczyznom kawalerowie?
To pytanie zadaliśmy naszym ankietowanym. Wyłoniliśmy 8 najpopularniejszych odpowiedzi. I ta odpowiedź, która pojawiała się najczęściej, no oczywiście jest najmniej warta, bo tylko 250 zł. Ale ta, która pojawiała się najrzadziej, ta, na którą najtrudniej wpaść, warta jest aż 2,5 tysiąca. Ciekawe, jakie będą odpowiedzi. Jeżeli udzielicie odpowiedzi, której nie będę miał na swojej liście, wtedy zostajecie bez pieniędzy za to pytanie. Przypomnę jeszcze raz to pytanie. Czego zazdroszczą żonatym mężczyznom kawalerowie? Jesteś żonaty, jesteś, prawda? Jestem. No właśnie. Jak myślisz, czego zazdroszczą ci kawalerowie? No ja jak byłem kawalerem, to zawsze chciałem mieć żonę, która potrafi gotować. To bym powiedział posiłków. Dobrych obiadków, tak? No, ale już patrzymy. Kolacji. I uważaj, to jest najczęstsza odpowiedź. 250 okay. zł. Agnieszko? Serio? Myślę, że dzieci. O, że dzieci. Tak. Słusznie, zobaczymy, czy tak powiedzieli ankietowani. Mój kolega kawaler mówi, że na wszelki wypadek nie bije żadnego dziecka, bo nigdy nie wie, czy to nie jest jego. I mam dzieci 750 zł. Jak? Jakie żarty! Ty, takie żarty kiedyś w telewizji były. Kiedyś telewizja była dobra. Jesteś? Nie jestem. Byłeś? Nie byłem. Jesteś kawalerem, no więc czego zazdrościsz takim facetom jak ja? Myślę, że kogoś, kto potrafi zadbać o porządek w domu. Mówisz, że to taniej niż mieć sprzątaczkę. Zdecydowanie. Już patrzę. Nie mam. Słyszysz te żarty? Aniu? Ja myślę, że stałego seksu. Stałej partnerki. Za 500 zł. Nie muszą się po prostu trudzić, żeby zdobyć. To za 500, najtańsza. No ale to z drugiej strony tak jakby psu zazdrościć kagańca, no. Boże, jakie imbisz żarty puszcza w tym programie. Ja pierdziele, co jest? Ty każdy tekst niszczy. Tego, co czyni tego żelatego mężczyznę, czyli tej żony. Może spokoju? Myślisz, że oni mają święty spokój? Już patrzymy. Dobra, ja i myślę, że oni marzą o święty spokój, ale... Słuchaj, a może być życiowa stabilizacja? Teraz toporem przypieprzy. Chciałaś to bardzo, tak? No ale dla Romana, za życiową stabilizację 1000 zł. Marto, co to może być, powiedz? No to teraz mam problem. Co to by mogło być jeszcze? Tak łamie, widać, bo się udaje, że długo się zastanawia. Nie odpowiem, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Czyli? Może stałego związku? No było chyba. Tak przekornie? Była stała partnerka, no niestety. Chociaż myślałem, że na przykład powiesz, że może niczego nie zazdroszczą. Tak to się nawet spodziewałem. Ktoś ale na czacie tak zobaczmy, pisze. Jakie były pozostałe warianty. Otóż wyprasowanych koszul. No przecież już teraz się kupuje takie nie do prasowania. I uwaga, i tu słusznie, niczego nie zazdroszczą. Wypranej odzieży i, o to ważne, ciepła domowego jednak zazdroszczą. Za 2,5 tysiąca. Ty, no i kto oszukiwał? Ja myślę, że ta ostatnia szmula. Przyznawał premię dla najlepszych graczy w każdej rundzie i w ten sposób Roman jako najlepszy gracz w tej rundzie otrzymuje ode mnie w prezencie 6 tysięcy złotych, Agnieszka 3 tysiące i Ania chodzi? 1500. Co się dzieje? Jestem ciekawy, czy państwo już mają swoje podejrzenia, kto z nich jest kłamczuchem, kto z nich być może jeszcze bezkarnie patrzy w monitor i wykorzystuje swoje podpowiedzi, aby dobrze odpowiedzieć na pytania. Kto to jest? Kto kogo przekona? Marto, ty z tym zerem na koncie, no jeszcze Darek, ale zacznę od ciebie. Marto, jak sądzisz, kto jest kłamczuchem? To znaczy na razie... Roman, strzelam. Fez, ma dużo. Na razie strzelę, bo trudno mi ocenić w tej sytuacji i powiem, że to jest Roman. Draven, out. A dlaczego? Zachowuje zimną krew. Nie no, by nie odpadł. Jaki zabójczy uśmiech, w dupę węża. Jak stoisz koło Marty. O kurde. Romanie. Nie no, mocny jest Raven. Ja myślę, że to Darek może być. Co ty na to? No cóż, dla mnie wszyscy wyglądają bardzo prawdomównie. Trudno jest mi wskazać kłamczucha, ale Marta wygląda na najbardziej zdenerwowaną. Takie odniosłem wrażenie. A co, myślisz, tak by z zerem poszła? No być może próbowała... Ona, widać, bo kłamie z mordy. Z podpowiedzi. Widać, to nie? To ona. Moje przypuszczenia. Aha. Naprawdę nie wiem. A co na to wszystko... Sprytny umysł naszego policjanta, Pawle. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Myślę, że tutaj Roman ma najwięcej na koncie i tutaj widzę Darek robi ciekawą minę.
No ciężko powiedzieć. No ale gdybyś musiał wytypować jednak podejrzanego z tego grona, kto by to był? No może Darka bym wytypował. Zobaczmy w takim razie, wygląda, kto jakby mu opuści nasz chciał program, kluczem przypieprzyć po programie francuskim. Wykluczają z gry. Głosujcie. Ty, to mogą wywalić kogoś? Ty, wywalą tego Romana i nie będzie już grał? Nawet jak nie kłamał? A no, to chodzi chyba. Już podjęli pierwszą decyzję. Zobaczymy, czy uda im się zdemaskować. Ale dupa, by nie odpadł. Ja pierdziele, jak odpadnie Draven, ty to wyłączam to. Pawle, kto twoim zdaniem jest kłamczuchem? Ja uważam, że Darek. Agnieszko. Ja uważam, że Marta, bo zbyt szelmowsko jej się świecą oczy. Oskarżony już dzisiaj Darku. To ona odpadnie z zerem. Według ciebie? Myślę, że Marta. Dobrze. Sprawiła na mnie wrażenie najbardziej zdenerwowanej. Ło, kłamie widać, głos, nie? Jeszcze jeden, już po niej. Aniu, kto jest kłamczuchem? Marta. Uważam, że jest nim Dariusz. Dariusz również ma dwa głosy. A więc i Marta, i Darek są. Dobra, zagrożeni. Roman jest bezpieczny, git. Wszystkim zdecyduje Roman, proszę. Według mnie kłamczuchem jest Darek. Marku, niestety masz trzy głosy. Musisz zakończyć. Szmato głupia. Darku, tu widziałem, słyszałem jęk zawodu na widowni. Zerem debil odpadł. Się naszej publiczności. Dziewczynom. Brave and safe. Ale jedna tajemnica, zanim odejdziesz, musi być wyjaśniona. Powiedz, czy to ty byłeś pierwszym kłamczuchem? Na początku powiedziałem, że nie jestem kłamczuchem. Ale czasami w życiu zdarzają się sytuacje, że muszę skłamać, chociaż nie lubię tego. Dzisiaj nie musiałem. Dziękuję ci bardzo. Jakiś w dupę random z ulicy takie napięcie buduje? O co chodzi? Ty, to było wyreżyserowane, fest. No co jest? Dziękuję, dziękuję bardzo. Wiemy w takim razie, że Darek był uczciwym graczem, a więc kłamczuch cały czas jest pośród was. Cały czas będzie dalej was oszukiwać. A druga zła wiadomość jest taka, że w tym momencie zabieram wam połowę waszych pieniędzy. Być może uda wam się zdemaskować. Zero dostał. Drugi, jakie mu mają dać pieniądze? Zero dostał. Co ty pieprzysz na tym Ford, czacie? Karton, kredens, skarpeta, zemsta, gierka, mydelniczka. No to były złote czasy polskiej motoryzacji, ale jak mówią starożytni Czesi, to se nevrati. Ale właśnie takie starożytne pytanie z prehistorii motoryzacji mam dla was. Oto ono. Wymień markę samochodu z czasów PRL-u. Agnieszko. Warszawa. O tak, pamiętam. To był samochód, gdzie z przodu nie było dwóch siedzeń, tylko była kanapa. Pamiętasz, były dwa typy Warszawy. Taka garbata i takaż nowoczesna. Otóż, Warszawa jest? Jest. 750 zł. Znowu. Aniu? Trabant. Trabant zwany? Boże. Właśnie. Mydelniczką albo Ford Karton. Tak. Ja miałem kolegę, który trzymał Ford Karton w garażu, właśnie Trabanta i mu zżarły go szczury. Sprawdźmy, jest Trabant 1000 zł. Romanie? Mój tatuś kiedyś taki piękny samochód na talon. Puk! Jaki? A miał na nazwisko ten samochód Syrena. Ach, to przepiękne auto, też nim Draven, Boże. Jazdy. Zobaczmy, czy jest Syrena. Jest najpopularniejsza, 250 zł. Marto? Może Fiacik? Ale duży czy mały? Może duży? Duży Fiat. Ona odpadnie. Kredensem. Otóż mamy duży odpadnie, Fiat. Odpadnie, ona jest oszustem. 250 zł. Pawle, autko takie z czasów PRL-u? Kiedyś miał... Żuk. Nie pamiętam. To z czasów PRL-u czy nie? O, to było moje pierwsze. To jest ktoś, kto się zna. Jest Wartburg, pewnie jeszcze dwusuwowy, 2000 zł. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości odpowiedzi na to pytanie. Mały Fiat, słynny, którym chociażby jeździł 40-latek. Pamiętacie, jaki to był kolor? Czerwony. Czerwony, oczywiście. Star, mój stary Star. I za 2,5 tysiąca złotych można było powiedzieć Jelcz. A Jelcz był zwany Ogórkiem.
A czemu nie ma żuka? Ja znam żuka, bo kiedyś okno wybiliśmy z kolegą. Niektóre może zbyt wrażliwe. Wiedział o tym Karol Darwin i kiedy w czasie pewnego obiadu jakaś dama zapytała go: panie Darwin, pan twierdzi, że człowiek pochodzi od małpy, czy ja też? Odpowiedział: tak, ale pani nie pochodzi od zwykłej małpy, tylko od tej czarującej. Tak, to tobie. Takie pytanie. Czego nie chciałaby zobaczyć w lustrze kobieta? Aniu. Myślę, że tak. Romana. Oponek. Oponek pod oczami, tak? Nie, tu w pasie. A oponek tutaj, tak? W pasie. Tak. Już sprawdzamy. Że przytyła może być? Wiem, bo po ciąży mam takie. Rozumiem, trochę ćwiczeń i przejdzie. Czy może być, bo, że przytyła? Tak, mam. Tak. Proszę tak. bardzo, Dreven. 1250 zł. To ona jest fejkiem, ktoś tam pisał, to chyba prawda. Idąc tropem takich reklam wszelkich, no to chyba zmarszczek. Nowych zmarszczek, 250 zł. Najpopularniejsza odpowiedź... Ale on zawsze bierze najgorszą chyba. Marto, czego byś nie chciała zobaczyć w lustrze? Ja swojej siwizny, którą... No ta byle posiada. Już patrzymy, czy jest siwych włosów, 1000 zł. Pawle? Ja bym odpowiedział Wągrów. Wągrów? No. Wągrów, poczekaj, już patrzymy, czy są wągry. A czy mogą być pryszcze? Mogą być. Chcesz pryszcze? No niech będą. Proszę bardzo, ty dobra taktyka na oszukiwanie, że mówisz coś podobnego. Specjalnie, że niby nie wiesz. Dobra, rozmazanego może być oszustem. I mam rozmazany makijaż, 1500 zł. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości, co można było tutaj powiedzieć. Zbędnego owłosienia. No, ty, ona jest fejkiem, no. Ta. Sińców pod oczami. U mnie dostaną. Lajpo w sensie? Na ubraniu. Lajpo od męża? A reklamę macie, sorry. Pauzę włączyłem. Ta, jedna albo druga typiara ma. Już nie ma? Spoko, spoko. Drugie pytanie w tej rundzie. Cały czas ktoś z was kłamie. Wcześniej jeszcze przyznam obiecaną premię. To będzie premia dla najlepszych graczy w tej właśnie rundzie. I w ten sposób. Paweł otrzymuje 6000 zł. A ponieważ Marta, Ania i Agnieszka osiągnęły w tej rundzie dokładnie taki sam wynik. Dlatego premię drugą i trzecią, czyli 4500 dzielę na 3. Odpowiedzi nie widzieliście? Odpowiedzi było, że lajpa pod okiem nie chcą zobaczyć od męża. Coś takiego. Sińców pod... To za dmi. Sińce pod oczami. Plamy na ubraniu. To za 2500 zł. A więc to było drugie pytanie. I to będzie premia dla najlepszych graczy w tej właśnie rundzie. I w ten sposób. Paweł otrzymuje 6000 zł. A ponieważ nie wiem, Marta, czy jej Ania i Agnieszka osiągnęły w tej ale rundzie ma tak poker face, żeby tak nie dlatego powiedział. Premię drugą i trzecią, czyli 4500 dzielę na 3 osoby i każda z was otrzymuje po 1500 zł. Ty, a co dostał Draven? Przypomnę, że Kłamczuch cały czas jest pośród naszych graczy, cały czas ten sam i sprytnie wszystkich oszukuje. Kto to jest? Kto kogo przekona? Nic? Jak nic? Roman, jak myślisz? Ty masz najmniej pieniędzy. Ja myślę, że jest to Paweł z racji zawodu swojego, bo się musi kamuflować i ma jaki do akcent ma, co jest? Dałby rady, tak? A z drugiej strony aż siwy. On jest z Rosji? Ze strachu, żeby go nie zdemaskować. Lepiej nie wskazuj na Pawła, bo będą częściej ci kontrolować dokumenty. Pawle, co ty na te oskarżenia? Ja mogę powiedzieć tak, jak mówiłem na początku, ja kłamczuchem nie jestem, mam czyste sumienie. To kto w takim razie? Skoro nie ty, to kto? To może Roman, po przekątnej. Jak mu macha, ty! Zaraerka poleci. Pawła i Anię, bo Ania też jako dobry prawnik, myślę, że super kłamie. Ale nie jestem na 100% pewna. Aniu, czy wykorzystujesz tu swoje... Myślę, że albo ta Ania, albo ta w dupę z koralami Pani, czarownica. Nie, prawo, żeby kłamać, ale... Jak nie? Rozczaruję was. Jedynym moim marzeniem przed programem było to, żeby właśnie nie być tym kłamczuchem. A kto w takim razie jest, skoro nie ty? Ja myślę, że Agnieszka. Dlaczego Agnieszka? Ja myślę, że Agnieszka, ponieważ ona się świetnie, idealnie wstrzeliła w dość wysoką odpowiedź. Dość wysoko płacą. Czyli ściągała, twoim zdaniem?
Myślę, że tak. Zapuściła oko. Kto więc jest tym kłamczuchem? Zapuściła oko? Nasi gracze zdemaskują go właśnie teraz. Proszę bardzo, głosujcie. Ty, a był taki program z Kazimierą Szczuką. To było to samo? Czy to co innego? Nasi gracze już podjęli decyzję. Ciekawe, czy tym nie razem o co chodzi. Uda im się zdemaskować kłamczucha. Marto, kto kłamie? Myślę, że będzie to Paweł. Dobrze, kik Paweł, go grubego. Według mnie ewidentnie jest to Paweł. Paweł ma już dwa głosy. Paweł jak z adwokatem wypieprza. Aniu? Przypuszczam, że jest to Agnieszka. Jeżeli Agnieszka... Ta! Co ty pieprzysz? Ona ma zatrute jabłko w koszyku tak jedynie. Porypana jesteś. Pana Romana, gdyż kłamczuk to rodzaj męski. Pawle? Ja wskazałem Romana. Ej! A więc pójdź go. Nikt nie ma trzech głosów od pozostałych. W tej sytuacji kłamczuch wyeliminuje uczciwego gracza. Nasi gracze mają w pulpitach ukryte przyciski. Połóżcie rękę na przycisk. Tylko przycisk kłamczucha będzie aktywny. I teraz pytam kłamczucha. Czy naszą grę... Boże! ...opuścić Paweł? Jezu, jak on jest oszustem, to Draven wyleci. Czy naszą grę ma opuścić Agnieszka? O nie. Kłamczuchu, czy program ma w tym momencie opuścić Ania? Nie no, Draven wyleci! Czy program ma opuścić Roman? No gruby się zdemaskowałeś, debilu pieprzony! Lecisz z programu Outzara! Szmato głupia! Panie, frajer! Wyeliminował ciebie z gry. Dziękuję. No ci frajer! Dziękuję za udział w programie. No chyba już oczywiste jest, kto jest oszustem. Ja pierdziele. Sorry. Cicho jestem. Zgodnie z regulaminem w tym momencie tracicie połowę swoich pieniędzy. I gramy dalej. Przed A się gruby pieprzył, ty. W tej rundzie będą znowu dwa pytania. Grajcie, obserwujcie się nawzajem. Widownia też na was patrzy i widzowie już wszyscy mają pewnie swoje typy. Oto pytanie. Jaka czynność jest zarazem przyjemna i pożyteczna? Sranie, proste. No dawaj, śmiało. Szczanie. No, śmiało. Seks. To prawda? Zgodzi się, Marto? Oczywiście. Przyjemne jest sranie, czy nie? Kopulacja. 1000 złotych, proszę bardzo. Marto? Kopulacja? A ja trochę tak przekonuję, może lenistwo jest przyjemne i czasami pożyteczne. Lenistwo przyjemne i pożyteczne. Nie mam takiej odpowiedzi. To albo one jest oszustem, albo gruby frajer. No ja od niedawna... Jedzenie. ...pływać, to może uprawianie sportu. O, to na pewno masz rację. Zobaczymy, czy tak powiedzieli nasi ankietowani. Uprawianie sportu, bardzo popularne. 500 złotych. No dobrze, 500 złotych kaska jest. No. Agnieszko? Ona albo gruby fra... Że jest przyjemne i pożyteczne. Co jest tym przyjemnego? Nie mam takiej odpowiedzi. Zawiodę cię. Chłopie, przecież ty chcesz dzierać grabiami plastry brudu. No to nie jest przyjemne. Jedzenie i picie... Zabawa z dzieckiem, na pewno spacer z psem też, spanie i no to dosyć trudne i hardkorowe, ale przeczytam wam za 2500 wypróżnianie się. 2,5 byśmy mieli, panowie! Czas na kolejne pytanie. Jak to mówią, noc jest do spania, łóżko też ja jest do spania, pierdziele. Chociaż w łóżku robią inne rzeczy, no tak przynajmniej słyszałem. Słyszałem też, że do łóżka niektórzy zabierają różne przedmioty. I tego dotyczy nasze pytanie. Co mężczyzna zabiera ze sobą do łóżka? Wtedy nie było telefonów chyba, czy były? Może nie smartfony. Przedmiot, może kobiety. Marto. Pytanie dotyczy przedmiotu. Ubacę. Niewolnice w takim razie, przecież to chyba jako no to przedmiot. No jakąś butelkę trunku. Że z flaszką zasypia, flaszką, tak? Uuu, z flaszką. Jak nie ma kobiety, to chociaż flaszkę, już patrzę, ale nie mam takiej odpowiedzi. One są szóstem chyba, bo ciągle udaje. Pawle, co ty zabierasz do łóżka? Coś do jedzenia. Widać. Zasypia z kolacją? Cię Draven zerki zabije. Śmiecie. Nie mam takiej odpowiedzi. Agnieszko. Telefon komórkowy. Komórę? Tak. Żeby gadać z kim?
Z kochanką oczywiście. A, myślałem, na tak powiesz, oczywiście. Żeby gadać, wtedy się nie dało nic innego, kumasz? Ale czasy, prehistoria. Aniu. No jak nie ma tej kobiety, to może jakąś gazetę z kobietami. Że gazetkę z kobietami, tak? Coś fajnego sobie obejrzę. Ale i bisz ostro. Ja sobie popatrzę. Tak. Mamy gazety 1250 zł. Zobaczmy, jakie jeszcze były pozostałe warianty, co mogli się tu rękę powiedzieć. Otóż, zabiera? Co? Czepia se potem? Najczęstsza odpowiedź. Prezerwatywy. Potem nic nie zabiera z sobą. Dalej, zabiera nic. Laptopa. Czyli tak, tu udaje, że pracuje. A laptopy a już były wtedy, no ta, racja. Celik otwarta, tam co innego, nie? Książki. Książki chyba, żeby sobie bajki poczytać. Piżamę albo zabiera ze sobą zmartwienia. Ja pierdzielę, ty. Mickiewicz chyba był ankietowany. Co się w dupę dzieje? 1000 zł zarabia... Ania, martwienia. Boże. Paweł 1500 zł. Ja tylko przypomnę, że tak nie tak. Masz rację. Kłamczucha, bardzo sprytnego, który wszystkich no, gruby out, gruby out. To jest. Groby spieprzaj, w armatę i out w dupa. Paweł, za morze. Lubię z tobą rozmawiać. Do Szwecji wypieprzaj. Masz policyjny umysł, gdybyś musiał wytypować przestępcę. Kto tutaj oszukuje? Ty. To jeszcze zależy z jakiego artykułu. Artykuł się znajdzie, wiesz. Będzie przestępca, to artykuł znajdziemy. Jeśli artykuł 286 oszustwo, to może Ania? Dlaczego Ania? No najwięcej kasy. Ojejku, Paweł. A nie? No, Ania ma najwięcej kasy. Bo ja nie widzę swojej. Co ty na ten za... Ty masz 6,5 tysiąca prawie. Aniu, jak sądzisz, kto kłamie? Gruby, out. Agnieszka. Dlaczego? Patrz, taka miła dziewczyna się uśmiecha do nas. Ona tam głupia. Zerka, ja ją cały czas ja obserwuję. Zerka, ile mam, że tak mało? Zerka w monitor, tak? Wcale Agnieszko? Tak mało, Agnieszko, nie masz. Czy ściągasz z tego swojego pulpitu? Nie, ja patrzę, ile mam i czemu tak ja mało. Ja myślę, że dobry kłamczuch to tak nie strzela najwyżej. Tak w środku, żeby czuć się nie bezpiecznie. Nie zwraca na siebie tak, uwagi, tak? Tak, tak. Marta, jak sądzisz? A ja myślę, że to jest Paweł. Ona albo gruby, ona albo gruby. Typował Romana, a dwa, że taki niby niewinny, ty! Ale chyba coś... A jakby siebie samego kłamczuch wypieprzył, to by dostał nagrodę, czy nie? W tym typowaniu, jak są tylko dwa głosy. Ty, dobra sprawa, wiesz o co chodzi? Mal za skórą. Kto jest kłamczuchem? Zapewne już macie swoje podejrzenia. Czas na ostatnie głosowanie naszych graczy. Proszę, głosujcie, kto kłamie? Ja może Draven się sam kiknął. O kurde. Widzę, że wszyscy już są gotowi. W takim razie możemy zaczynać. Pawle, kto jest kłamczuchem? Według mnie jest to Ania. No nie, no debilu, ona nie. Według mnie też Ania, gdyż usilnie chce mnie. Chociaż nie, poczekaj. I niesłusznie. Tak, nie. Ja myślę, że albo Marta, albo gruby, Paweł. Agnieszka? Konsekwentnie Agnieszka. Jeżeli teraz Marta wskaże na ja myślałem, że ona na siebie... Ty mi się porypałem, myślałem, że ona na siebie zagłosowała. Ona się Ania nazywa, dobra, ty. Kto kłamie? Paweł. Nikt nie dostał 3 głosów, a więc po raz drugi w dobra, programie. Wiesz kto wypada? Kłamczuch wyeliminuje z gry uczciwego gracza. Anna. W każdym pulpicie ukryty jest przycisk. Bo on na nią głosował, tak? Głosują, no to Anna wyleci. To jest widoczne dla pozostałych. Tylko przycisk kłamczucha jest teraz aktywny. A więc pytam, kłamczuchu, czy grę ma opuścić Paweł? Nie, on jest oszustem. Kłamczuchu. No! No przecież on jest oszustem! Ja pierdzielę, no chłopie, no nie wpadli na to, debile! Co oni tam robią? Draven out, a gruby dalej siedzi, ty zaklinował się chyba. Kłamczuchu. No ta odpadnie, bo gruby jej tu nie chce. No co ty jesteś głupi? Czyżby więc grę miała opuścić? Ty, co jest? Ty, albo na siebie zagłosowała, albo nie wiem o co chodzi. Ty chyba, że gruby się skapnął, że jak ją wywali, a na nią głosował, to przecież się skapnął, że to on.
więc ją kiknął, nikt na nią nie głosował i ją kiknął. I przez to nie wiedzą kto nadal. Gruby ma 200 IQ chyba, ty. Marto, kłamczuch wyeliminował ciebie. Wiemy, że byłaś uczciwym graczem. Dziękujemy ci. Dziękuję. Bardzo. Trzymaj się, pa. Pa, spieprzej. Ponieważ nasi gracze nie byli w stanie wyeliminować samodzielnie jednego z graczy, bo ona to na niego głosowała. Zgodnie z regulaminem zabieram im połowę ich pieniędzy. A racja, na niego głosowała, ty się zemścił. Mądre. I zapraszam was wszystkich do kolejnej rundy. No to on jest fejkiem. W tej rundzie po raz pierwszy głos oddamy publiczności w studiu. Oglądajcie uważnie rozgrywkę i postarajcie się odpowiedzieć na pytanie, kto jest kłamczuchem od początku tego programu. Oni myślą tak jak my, no bo to samo, publiczność to samo, wiecie o co chodzi. Wszyscy myślimy, że to Gruby. Chcę poznać, że ktoś jest obrzydliwie bogaty. Pawle. Po pieniądzach. Po tym, że zazdroszczą mu tego ludzie. Po ludzkiej zazdrości. Pierwsza podpowiedź Polaka w teleturnieju. Zazdrość. Boże, to jednak naprawdę pasuje do Polaków. No pierwsze co do głowy przyszło. Ja pierdzielę, no chłopi, jak to ma wyjść z człowieka, jak Polak od razu o tym myśli. Ja pierdzielę. Pierwsze miejsce. Nie ma takiego wariantu. CO?! Nie ma takiego wariantu?! Na kim robili te eksperymenty niby? Chyba na ufolutkach. Na pewno nie na Polakach. Pięknej dziewczynie obok. A, że z laseczką fajną idzie, tak? Okej, okay, minus 30, nie? Proszę bardzo, sprawdźmy. Niestety. Nie ma. Przynajmniej nasi ankietowani nie dali takiej odpowiedzi. Aniu? No ja mam 3. Po samochodzie, po domu. No. Po domie. Po zegarku. A wymień wszystko, ty. Coś wpadnie. Musisz się zdecydować. No, są to rzeczywiście jakieś oznaki. Ja myślę, że jeśli w Niemczech było głosowanie. To auto. No jasne, tam do mnie waży zegarek, żona, dzieci, a auto musi być ze sprzętem, tak, wiadomo. Tak. Sprawdźmy, mamy po samochodzie, no jedna z najpopularniejszych odpowiedzi, 500 zł. O, zobaczmy jakie były pozostałe warianty, co my tu mamy. Otóż, po zachowaniu, po domu, po dzielnicy, w której mieszka, zwłaszcza na świecie, to jest ważne. Po biżuterii, po ubraniu. A tego tu nie rozumiem. Po twarzy. Jak no jak nie rozumiesz? I bisz. No chyba... Lifting ma. Nie wiem. A, że lifting, dobrze. Że lifting ma zrobiony i po zegarku. No i bisz tego nie rozumie. Naprawdę. Czas byłoby było, nie? Trzeba było zebrać, byś miała 2500. Jakbyś to powiedziała, czas na drugie pytanie w tej rundzie. Spójrz na siebie i być będziesz wiedział. Jaką książkę możemy znaleźć prawie w każdym domu? Agnieszka. Biblia, prosta. Jaką? Dobra, koncepcja już sprawdzamy. Myślę, że powinno być. Przynajmniej ja tak myślę, ale... Zerowy. Oczywiście jest. 2000, książka telefoniczna. No nie dziwię się, kto na to tak mówi? Co to jest książka telefoniczna? No to inne czasy niby, 15 lat temu, ale no wiesz no. Aniu? Ja myślę, że Biblię. 500. No jest to możliwe, myślę, że powinno być. Tak, 2500. Polacy by byli, nie mówili? Polacy? I o zazdrości? Serio, na kim są te w dupę badania robione? Kto robi te badania? No najrzadsza odpowiedź Biblia w Polsce? W tamtych czasach? Wysoko zagrały, Pawle, nie bądź gorszy. A ja mówiłem, że lubię kuchnię mojej żony, to powiem książkę kucharską. Za 1000 zł, książka kucharska. I zobaczmy pozostałe warianty. No, to jest, że najrzadziej ankietowali i odpowiadali. Im jest wyżej, to jest tym rzadziej. Więc tak mało ludzi na to odpowiedziało. Od naszych ankietowanych, tak. Książeczkę zdrowia, to najpopularniejsze. Książeczkę opłat. Co jest książeczka zdrowia? Encyklopedię. Pana Tadeusza. Słownik i to już właściwie wszystko. Pana Tadeusza. Po tej rundzie nie ma premii. Zobaczmy jak tu wypadliście. Pana Tadeusza. O, prowadzi. A Ania powyżej 8000. Skąd ty wiedziałeś, że będzie pan Tadeusz? Paweł. Powyżej 4. Proszę teraz, aby masz? Ja nie mam chyba. Zagłosowała, kto waszym zdaniem od początku tego programu ale miałem. Kłamczuchem.
Powiem tylko, że kłamczuk musi jak mieszkałem w domu rodzinnym. Większość waszych głosów, a więc ponad 50%. Gruby out, 100%. Inaczej znowu kłamczuk wyeliminuje uczciwego. Gruby odpadnie. Bardzo proszę, głosujcie, kto kłamie. Na pewno gruby od... No zobacz jak leci, ty procenty lecą. No chłopie, to jest tak oczywiste. Ja pier... Oni to widzą? Jak gruby już ma pewnie mokrego tirowa ze stresu. Pawle, publiczność wskazała na ciebie. Otrzymałeś 71% głosów. To było tak albo oczywiste. Podejrzewają, że to ty kłamiesz, albo może dostali od policji zbyt dużo mandatów. Pawle, chcemy wiedzieć, jaka jest prawda. Czy rzeczywiście ty jesteś kłamczuchem? No na początku powiedziałem, że to nie ja jestem kłamczuchem, ale zdania tego nie podtrzymuję, wygraliście. Pawle, udawało ci się wszystkich... Ale to było oczywiste, że on jest. Czego się cieszą? Gratuluję ci serdecznie, byłeś kłamczuchem, ale niestety wskazali na ciebie. Musisz zakończyć grę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Policja kłamie. Policja kłamie, już wszyscy mamy wiemy. Mamy Agnieszkę, mamy Anię, zapraszam na wszystkich na finał. Pawła nie ma już w grze, więc musimy wybrać ty, nowego... Ale on kikował za każdym razem tego, kto na niego głosował. I się te debilni gracze nikt nie skapnął, że tak to działa. Serio? Czemu? Za każdym razem ktoś na niego powiedział kik. Kłamczucha, teraz komputer losuje, czy to będzie Agnieszka, czy Ania. A więc kto teraz będzie musiał sprytnie kłamać? Następny oglądamy po tym? Będziecie chcieli, to możemy. Agnieszko, sprawdź, czy ty będziesz nowym kłamczuchem. To nie ja. Czy te oczy mogą kłamać, proszę państwa? To ona. Aniu, sprawdź, czy ty będziesz kłamczuchem. Konsekwentnie, to nie ja. Która z nich jednak kłamie? Stara! One oczywiście doskonale wiedzą, która. Tak więc i tym razem głos oddamy publiczności. Było w studiu, która być może równie dobrze drugi raz zdemaskuje kłamczucha. W tej rundzie będą dwa pytania. Na każde pytanie udzielą nasze zawodniczki po trzy odpowiedzi. Będziecie odpowiadały na zmianę, a stawki pozostają bez zmian. Oto pierwsze pytanie finału. Co ludzie najczęściej gubią? Agnieszko? Klucze. O, na pewno tak. Myślę, że powinno być na naszej liście odpowiedzi. Mam 500 zł dla ciebie. Ona. Ta wyluzowali się już. Ja gubię parasolki tak. I rękawiczki. Stara. To na co postawisz? Więcej rękawiczek zgubiłem. Nie, poczekaj. Jednak chyba nie stara, bo ta takie, że o, ona akurat gubi. Ale to nie chodzi o ciebie, szmulo, tylko o stereotyp, kto co najczęściej gubi. Zdajesz sobie sprawę? Kto gubi w dupę parasol? Rękawiczki powiedzmy, prędzej. Nie mam takiej odpowiedzi. Gruba. Gruba odpada. Agnieszko? Telefony komórkowe. O, to na pewno tak. Zobaczymy, czy tak mówili na wielkim pani. Mam. Telefon 750 zł. Ojca w dupę. Aniu? To niech będą te parasolki. Te parasolki, tak. Proszę, sprawdźmy. Najpopularniejsza odpowiedź, 250 serio? Złotych. Nie jesteś jedyny. Ludzie częściej gubią parasol niż rękawiczki? W jakich my czasach kiedyś żyliśmy, ty? Ja pierdziele, ale ta Polska była dziwna. 20 lat temu. Psy. Bo psy gubią? Tak. Zgubiłaś psa? Ale nie najczęściej, rzadko się to zdarza. Sprawdźmy to, biedne te psy. Nie mam takiej odpowiedzi. Porypana jesteś. Ja raz zgubiłam okulary. Okulary gubią. Mamy okulary. 2000 zł. Ty. Super, super. Teraz pytanie, bo stara odpowiedziała za najtańsze, specjalnie, żeby się nie skapnęli. No kurde, dobrze kłamią, szczerze, dobrze kłamią, zobacz, nie? Zobacz, były pozostałe nie wiem kto. Otóż, można było powiedzieć, stawiam na starą dalej. Portfel, to jasne. Pieniądze, a za 2500 można było powiedzieć, że gubią części garderoby. No to chyba jak się śpieszą do łóżka, nie? No to przecież ci rękawiczki pasują. I chyba. Posłuchajmy, jak brzmi ostatnie pytanie dzisiejszego finału. Wymień nazwę dokuczliwego owada, na Omar. Przykład dla ciebie, Aniu.
ostatnio byłam z dzieckiem nad morzem i jest po prostu wylęgarnia os. Osy to są piekielnie dokuczliwe. Tak. Ty, ale zauważ! Ta non-stop jakieś historie opowiada, co by nie ona. Jakby chciała przekonać publiczność, że ona z życia bierze te odpowiedzi. Ona może kłamać, bo ona także niby z życia. Ale kto normalny tak robi? Z program napieprzesz odpowiedź i wypieprzesz do domu z hajsem. Kłamiesz, Mata, jednak, zmieniam zdanie. Ona. Stara jest prawdą. Jak ktoś jest uczulony. Tak. Osa, 500 zł. Książkę napisz, jak się chcesz tak opowiadać. Jest kasa. Agnieszko? Komar. O, komary są straszne. Czy będzie komar? Jest. I to jest najpopularniejsza odpowiedź. 250 zł. Aniu? Z owadów, tak? Widać, owady. Że kłamie. No co to za pytanie? Z owadów! Z gówna, no ty wiesz, że jesteś w programie? Przecież tak kłamiesz, że luj! Ci zaraz łeb ogolę. Nie wiem, co ja mówię już, ty. Gzy. Gzy. Tak. Zobaczmy, czy jest gz. Czy go nie ma? Nie mam takiego. Słyszałeś tą odpowiedź? Co ona powiedziała? Poczekaj, czekaj, zaraz przyjdę, Kenty, do końca program, 5 minut. Czekaj, co ona powiedziała? Gzy. Gzy. Naprawdę. Co to w dupy za odpowiedź? Co ona kłamie jak... Co to jest? Gzy. Gzy. Tak. Zobaczmy, co jest w dupę gzy. Gzy. Czy go nie ma? Nie mam takiej odpowiedzi. Szkoda, szkoda, Agnieszka. Mucha. O, much, chcesz piekielnie, nie lubię. Tam mówi much, prawdę, no widać. Tak mówi i z dupy. I ostatnia odpowiedź w tym finale, Ani. To niech będzie... Boże. Jak kłamie, ty. Wazony! Prześcieradła! Kleszcze. To kleszcze. Wady? Ja pierdzie. Sprawdźmy, czy to mamy, bo... No co na pies? Niestety nie mam takiej odpowiedzi. I ostatnia odpowiedź w tej grze, Agi. Pszczółka. Pszczoły. Sprawdźmy. Nie mam takiej odpowiedzi. Zobaczmy, jakie były pozostałe no, warianty. Można jest bo, klesz, ale tak, owadem, ale nie ma w odpowiedziach. Pchłe za dwójkę mrówkę i za 2500. Pękomina, ty! Ale dziwne. Nie miałam tego na ekranie, ty! No szmulu! Przecież ty tak kłamiesz, że to widać! Weź! Naucz się kłamać następnym razem! Podsumujmy naszą grę. W tym momencie Agnieszka ma trochę ja ponad 7500. Nie mogę tego Ania oglądać. Ponad 11 tysięcy. Jedna z nich jest kłamczuchem. Za chwilę publiczność podejmie decyzję, postara się zdemaskować kłamczucha. Trzy. Ale chciałbym dać wam szansę, trzy, żebyście mogły powiedzieć kilka słów do publiczności i przekonać ich do siebie. Zapraszam, Agnieszko. Dla ciebie 15 sekund na apel, proszę. O kurde. Proszę państwa, Mikołaj Gogol uważał, że w każdej mowie jest bardzo dużo łgarstwa. Ja uważam, że moja mowa jest całkowicie szczera, nie kłamie od początku do końca i mam to nadzieję, że Mikołaj państwo Gogol, mi dzisiaj ty uwierzą. Ale jest ulica. Dziękuję. Chyba Gogola, nie? Dziękujemy ci bardzo. Zapraszam cię, Aniu. Nie. Przekonaj ich, że to nie ty jesteś kłamczuchem, proszę. Drodzy państwo, na jak kłamie? Agnieszkę. Teraz dobrze bym odstawiła, jeżeli bym powiedziała, że Agnieszka jest kłamczuchem. Bardzo dziękuję. Nie da. No a co miałabyś na siebie postawić? Jesteś w dupę głupia? Dziękuję bardzo. Dwóch zawodników przecież. Teraz oddam głos publiczności w studiu. Poproszę, abyście wskazali, ja kto jest kłamczuchem. Kłamczuch musi wypada, gruba, stara wygrywa siano i do domu. Ponad 50%. Wskażcie kłamczucha. Głosujcie. Dobry był ten program w telewizji. Stare czasy się przypominają. Przecież tego nie oglądałem kiedyś. Ale Iwisz prowadzi to jak te inne teleturnieje. Nie? Nasza publiczność już podjęła no decyzję. Proste. Czy państwo domyślacie się, która z nich kłamie? Czy jest to Agnieszka, czy Ania? Tę tajemnicę wieczoru wyjaśnimy tuż po krótkiej przerwie. Dwie minuty przed końcem reklamy. Zaraz do was wracamy. Ja pierdziele, nie mogę, 15 minut. Jezusie.
Witamy po przerwie, oglądacie finał Kłamczucha. Publiczność już przed przerwą podjęła decyzję, kto jest kłamczuchem. Teraz nie dowiemy się, czy publiczność miała rację, ale dowiemy się, kto kłamał. Patrzył na nią, nie? Serio? Na starą? Aleśko, to ty? To ja! O kurde, ty, ograła nas szmula. Ja pierdziele, ograła nas, ty. Jak to? Agnieszko, ucieszyła cię rola kłamczucha, czy nie bardzo? Jak to? Obojętna była mi tak naprawdę. Obojętna, bo już końcówka radę. Była także. I tak, i tak. Jak sądzisz? Nie no, ta kłamie nadal, no widać po ryju. No ona jest kłamczuchem nadal. Że kłamała Agnieszka? Tak, bardzo dobrze. Sądzisz, że wyprowadziła w pole publiczność? Myślę, że tak. Jak czujesz, Agnieszko? Myślę, że może być tak. Że może się udało? O co udało. Chodzi w tym programie? Jak się udało, to, dla mnie była świetna. To startuje na posła, jak się udało. Powiem ci tak. Umie kłamać. Weź ty sprawdź, czy jest posłem gdzieś. Będzie komplement, ale z kłamstwem ci do twarzy. Zapraszam. Jeżeli nasza publiczność zdemaskowała Agnieszkę, wtedy pieniądze wygrywa Ania. Ponad 11 tysięcy złotych. Nie wiem, jak ma na nazwisko. Ale jeżeli... wskażecie na Anię, uczciwego gracza, wtedy wygra Agnieszka, nasz kłamczuk, ponad 7,5... Czekaj, co to jest za te pytanie teraz? Zapraszam. Jeżeli nasza publiczność zdemaskowała Agnieszkę, wtedy pieniądze wygrywa Ania, ponad 11 tysięcy... Aha, bo publiczność jeszcze nie zagłosowała, na razie pokazali, kto jest kłamcą i teraz publiczność. Odpowiedzi publiczności, dobra. Złotych. Ale jeżeli... wskażecie na Anię, uczciwego gracza, wtedy wygra Agnieszka, nasz kłamczuk, ponad 7,5 tysiąca. Agnieszko, sprawdź... Ty, stara wygra, bo dobrze kłamała. Ona wygra. No zobacz. Brawo! Ja pierdziele, wygrała. Wygrała. Ona nawet tamtych oszukała. Ale mówię, no my jesteśmy jakby tak tacy sami jak tamta publiczność. Myślimy prawdopodobnie bardzo podobnie. Więc jakby te wyniki będą zawsze takie same, no to ciężko jakby zmienić. No. Więc git. Chyba, że Polsa tu stawił, żeby mniejszą wygrana była. Wygrywasz 7531. Gratuluję, naprawdę była świetna. Railcraft 24K. Oczywiście też się dał na to wszystko złapać. Dziękuję ci bardzo. Wiedziałem, że jak się otworzyła zapadnia Ani, to tak jakbyś się bała sięgnąć po pieniądze, tak? Czy to jest prawda? Nie nasza wina, że gruba kłamała, mimo że nie była kłamcą. Ty, ale teraz sobie zdałem sprawę, bo my myśleliśmy, że ona kłamie odpowiadając z życia, a ona chciała udowodnić, że mówi prawdę opowiadając z życia. A to miało efekt? Zupełnie odwrotny, no publiczność tak jak my myśleliśmy, że ona na siłę chce udowodnić, że nie kłamie, kłamiąc, a ona chciała na siłę udowodnić, że nie kłamie naprawdę. Ja, niesamowite ty. Gratuluję, naprawdę była świetna. Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę